Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Idealnie. Moi drodzy, ostatnio mieliśmy Słupiego w TDK-u, z tego co pamiętam, Esterfale. Dzisiaj mamy dla odmiany znowu Słupiego, ale w kompletnie innej bitwie. Ja bitwy chłopaków biorę zupełnie przypadkowo. Dzisiaj na przykład cofnąłem się troszkę w przeszłość, żeby jakąś bitwę starszą niż to, co mi ostatnio podesłali, wrzucić. No i akurat trafiło na tę bitwę na lajcie. Bitew na czołgach lekkich u mnie jest dość niewiele. Ogólnie jakoś tak, nie wiem, czy ja wiem, że wy robicie fajne bitwy, tak samo chłopaki z Ideal też robią fajne bitwy. Ja na przykład lekkimi nie gram, więc siłą rzeczy tych czołgów lekkich jest mniej, bo też jakoś ich często nie biorę, ale uznałem, że ta bitwa będzie fajnym pokazem tego, co może Light w nowej odsłonie, ponieważ jest to bitwa z patcha 9.18, dlatego już T5-4 Lightweight jest na 9 tierze, dobrze poprowadzony Light może zrobić. Tutaj kierowcą jest Słupi, ale też ciekawostką jest to, że mamy Cookstera na Panterze 8.8, który przypadkowo trafił do gry, bo przecież wiadomo, nie można zrobić teraz Plutonu. Na szczęście, alleluja, chwalmy Pana i Wargaming, bo są dobrzy, nie można zrobić Plutonu z różnymi tierami. Jest Babcza 12T, który troszkę się zagalopował, no i nie zauważył tego, co się dzieje. I ciekawostką jest to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten Taran wszedł za prawie 800 punktów HP, a nam odebrało raptem 156. Także teraz niestety, ale fokus od 3 pestki poleciały na 6, tylko jedna trafiła, więc dużo szczęścia w tym wyjeździe, bo Słupi mógł to przepłacić stratą naprawdę dużej liczby HP-ków. Nawet jakby ten T5-7 Heavy trafił, to byłoby bardzo, bardzo niewesoło. No i tak a propos samego T5-4 Lightweighta. Wcześniej, pamiętamy oczywiście, był to Top Gear 8 radziecka, bardzo ciekawa maszyna, która no, brylowała, można powiedzieć, na ósmych tierach. Bardzo często była używana właśnie w bitwach zespołowych, gdzie ważne były czołgi, to ten Light sobie radził. Tak naprawdę to był taki, można powiedzieć, troszkę słabszy med, ale niczego mu nie brakowało. Dobre zasięg widzenia, świetna mobilność, fajne działko, więc mógł spokojnie nadrabiać braki w medach na przykład czasami. No a teraz został na 9 tier przesunięty, więc jest tak ani 8, ani 10. Ale wciąż ma naprawdę fajne bitwy kręcić, a przecież też wiemy dobrze, że w aktualnym matchmakingu 9 tiery mają najfajniej. Aż teraz matchmaking pod uwagę, raczej lighty są dla niego normalną maszyną, nie plus 3, mają losowanie tylko plus 2, to lighty czują się w tym momencie na randomach naprawdę po królewsku. No i mamy w tym momencie bardzo ważną grę, również w tylny sidecrab, taka technika trochę z IS-3. Ja tak sobie gadam, a Słupi na mapie Erlenberg w trybie spotkaniowym elegancko oklepuje czołgi. Teraz jest troszkę zabrakło szczęścia, plus ten ruch bardzo ładnie w ostatniej chwili taki, żeby się pomylić, zwód zrobił i uniknął pestki, ale po chwili go i tak 704 spacyfikowała. Więc na razie 1700 punktów uszkodzeń, bardzo ładne świecenie. W ogóle zaczęliśmy od tego, że zapaliliśmy, tak mówiąc dziwnie, aż 8 maszyn. Minęło dopiero 3 minuty bitwy, już mamy 8 czołgów wyspotowanych. Delikatne stuknięcie z naszą panterą, czyli właśnie Cooksterem. I no i cóż, no gra na środku, to jest ciekawe. Też dopiero teraz zobaczyłem, że zginęła nasza artyleria. Dla mnie jest w ogóle niepojęte, że już się Arcie udało umrzeć. Nie wiem, jak to zrobiła. Fraga mają T5-7 Heavy oraz T4-9, więc pewnie T4-9 po prostu wpadła nam do bazy i zabiła Artę. Jest ich Arta, bardzo ładna pestka. Próbuję jeszcze Słupi wcisnąć jedną pestkę w tego Batchata, ale niestety się nie udaje, ponieważ Batchatynka ucieka. Batchat, chcąc zająć inną pozycję niż ta najbardziej oczywista w tym miejscu, wysparował się aż tutaj, a teraz w panice musi uciekać bardziej do tyłu. A my w tym momencie pomagamy tym, którzy zaczynają być powoli zamykani w rogu tej mapy. Strzał Bisa trzeciego, elegancko gąsienica zniszczona, ponownie gąsienica zniszczona, w tym momencie gościu już jest na permatraku. Nie ma szans ten trzeci nic zrobić, wierzy, że coś się dzieje nie tak, kręci wieżą. Odpuszczamy sobie trzeciemu, w tym momencie bierzemy się za pilota. Kolejny strzał, bardzo ładnie, znowu zgnaszanie. Zobacz, jak sobie Słupi elegancko nabija nie tylko spotem aktywnym, ale po prostu detrakowaniem przeciwników nabija sobie punkty asysty. Więc już na liczniku w tym momencie 3500 punktów demetru. Ten strzał niestety, ale snapshot nie wchodzi. I 2800 punktów asysty. I przy okazji jeszcze mamy 9 aż wrogów wyświeconych. Także naprawdę spot bardzo ładny. 2/3 drużyny przeciwnika została przez Słupiego
zauważona po raz pierwszy ze wszystkich czołgów z naszej drużyny. Jest lew, lew broni bazy, no broni także troszkę, nie broni sam siebie, bo mimo że próbuje się chować przed przeciwnikiem po jego lewej stronie, no to oddaje plecy i w tym momencie można bardzo łatwo go sobie za frajer klepać w dupsko po prostu. Drugi strzał słuchowy trafia niestety w kąski, ale dzięki temu znowu uszkodzenia po detraku, plus mamy dobicie, czyli mamy w tym momencie już drugi frag. Bardzo szybka bitwa, praktycznie gęba mi się nie zamyka, ciągle coś się dzieje, słupi cały czas bardzo aktywnie, 3900 damage'u, 3000 asysty, ciągle walka aktywna, nie kampi, nie snajpi ze skrzaka, teraz jeszcze wyświecony wutek, bardzo ładny znowu strzał w plecy, 2-4-3, aha, ciekawostką, tak informacyjnie może o samym pojeździe. Alfa wynosząca 250, przebicie 235 na zwykłym APCR-ze, na APCR-ze gotowym 235, czyli mamy, przepraszam, 208 na zwykłym i 235 na goldowym. Podjeżdżamy, skończyły nam się APCR-y zwykłe, już teraz używamy APCR-ów tych złotych, których słupi wcześniej nie używał, teraz tylko postanowił, że znaczy po prostu będzie bił ze zwykłych potem. Goldy, pierwszy fart i z siódmy nie trafia. Teraz próbujemy uciekać. Potężny fart, czyli tak, strzał potężny, a fart bardzo duży, ponieważ i z 17 nie trafił. Wutek nas trafił, ale za 0, więc wciąż słupi, ma te hapeki, wciąż może tę bitwę pograć. 4700 plus 4200, więc już zbliżamy się do granicy 9000 punktów uszkodzeń. I z 7 zostaje jeszcze T57 Heavy, Batchat, Arta i Wutek. Próbujemy pomóc drużynie z T57 Heavy, bo nie ma co wyjeżdżać na ISA 7. Niestety się odbijamy od boku Heavyka. Może teraz pestkę się uda, niestety nie. Jest Wutek wyświecony, i z 7 tam walczy na dole, więc na razie bezpiecznie. Widzimy, że Wutek strzelił, więc jeszcze strzał w czasie jego ucieczki. Bardzo ładne zgęszenie, przeładowanie na... no chciał HEK, ale już nie zdąży. Taki jest ładny strzał, 5200 plus 4400. Naprawdę bardzo ładnie idzie i w tym momencie wyjazd na ISA 7. Piękny strzał z detrakiem po raz kolejny. 5400 damage'u, kolejny damage po asyście, kolejny, przekroczony 5300, trafia nas artylera, niestety zobaczcie, arta, gąsienica, działo i jeszcze chyba załogant jakiś zabity, więc naprawdę no, strzał arty mocny, drugi nas dobija i niestety nie będzie okazji już nic w tej bitwie zrobić, ale zwróćcie uwagę, 5400 plus 5500, gdyby albo ten wutek nas zabił, albo i z siódmy zatrzymalibyśmy się na pułapie 4900 plus 4 coś, chyba 4500, a tak udało się jeszcze poddobijać te kilkaset punktów uszkodzeń do każdego z parametrów i przechodzimy do podsumowania. Fajna, aktywna bitwa, ja też nie ukrywam, z dużym zainteresowaniem zawsze oglądam bitwy na czołgach lekkich, ponieważ nie dlatego, że chcę się uczyć nimi grać, ale bardziej po prostu przekonać się, czym są czołgi lekkie, bo kompletnie tej klasy nie znam. Wy mnie na przykład też pytacie na streamach, żebym pograł jakimś czołgiem lekkim, ja odpowiadam, że czołgów lekkich nie mam, albo czy na przykład będę robić czołgi lekkie i odpowiadam, że prawie na pewno nie będę. No takie moje przekonanie, że po prostu mi się lightów robić nie chce, ale jednak zawsze też bardzo chętnie sobie taką bitwę obejrzę i zobaczę, co taki light potrafi. Więc cóż my tutaj mamy? Oczywiście oznaka mistrzowska, as pancerny, zwiadowca, służba patrolowa, wsparcie i duży kaliber. No zobaczcie na to, 5500 damage'u po asyście i prawie 5500 damage'u własnego, więc naprawdę wynik bardzo, bardzo przyjemny. Dało to nam naprawdę bardzo ładne 1711 punktów bazowego doświadczenia. Niestety u nas dwa czołgi po 0 damage'u, co robił pancer 58 mód, nie wiem. Przeżył całą bitwę, oddał 6 strzałów, nic nie przebił, a właśnie zobaczmy sobie, no jest Pantera, Cookster w tej bitwie 1500, co klasyfikuje go na 5 miejscu w drużynie, nawet nad 704, T30, czy chociażby ISem 7. U nich najlepiej T57 Heavy 300, IS 7 2300 i Batchat Arta 2200 prawie. U nich 0 damage'u wutek, 1390 i HWK. Ten Batchat, który wpadł na nas, albo my na niego, tak naprawdę nie wiem, co tam się stało. No tyle, co tego damage'u właśnie z tego tarana mu się udało zrobić. Wutek myślę bardzo... No to jakiś inny wutek musiał być. A tu jest ten wutek, okej. Okay. Myślałem, że to był ten wutek, który nas nie trafił i nawet od lighta, znaczy może nie tyle się odbił, ale trafił za zero, więc pewnie bardzo chciał jakiś damage zrobić, ale to był inny wutek. Ten wutek, który nas nie przebił, to był ten.
I cóż, 32 strzały, 25 trafień, 21 penetracji. Z dystansu 300 plus wyszło prawie 2000 damage'u, ale nie było to strzelanie po czymś spocie, tylko to sobie sam słupi spotował i po prostu wykorzystywał zasięg widzenia, i dzięki czemu mógł strzelać do przeciwników. 8 strzałów przyjętych, 3 odbicia, ważne 3 odbicia, ponieważ dzięki temu wystarczyło HP-ków. Zablokowane uszkodzenia przez pancerz 410 potencjalne, 9 uszkodzonych, 11, przepraszam, 9 wyspotowanych, 11 uszkodzonych, 4 zniszczeni, asysta ponad 5500, co w sumie z damage'em własnym daje nam liczbę ponad 11 tysięcy punktów uszkodzeń. Więc zapadł wynik bardzo, bardzo przyjemny. Tutaj też, a właśnie, nie zwróćcie uwagi, czy była jakaś misja aktywna. Trochę żałuję, może wy zauważyliście. No ale chyba udałoby się zrobić tę misję ostatnią, gdzie trzeba zrobić 8000 damage'u łącznie, czyli asysta plus własny. Tutaj naprawdę z dużą, dużą nawiązką ta misja byłaby wykonana. Zarobek 94000 po odjęciu kosztów amunicji i wszystkich innych uzupełnień na plus. Skromne 6700, exp 2567 razy 2, bo pierwsza bitwa danego dnia dało nam 5134. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. Mojego.